goście. Przemierzyło się i lekko. Tak będzie, tu jest przekład od świadków Jehowy 49. Tak właśnie będzie podczas zakończenia systemu rzeczy, końca świata, końca kłamstwa. Aniołowie wyjdą, ja anioł Bogdan, szuka anioł, wyjdą i oddzielą niegodziwych od prawych, czyli niesprawiedliwych od sprawiedliwych, i wrzucą ich do ognistego pieca, tam będzie płacz i szczerzenie zębów. No i dalej, czy pojęliście sens tego wszystkiego? Powiedzieli mu tak, wtedy rzekł do nich, wobec tego każdy nauczyciel publiczny. Czy tu są nauczyciele publiczne, a jest jeden nauczyciel, Mateusz 23:8, Chrystus, a my przekazujemy, że Armagedon już jest, to jest miejsce, i tam, gdzie co chwilę się zmienia prawda, to nie może być prawdy. Jana Efezjan 4:21. To prawda na pewno nie jest tam, gdzie ciągle się zmienia. Czyli jak ktoś pamięta tą książkę, będziesz mógł żyć w raju na ziemi. To żniwo już było wtedy, zobaczcie. Ewangelia Jana, 4:35. Czy nie mówicie, że się jeszcze, czym nie mówicie, że są jeszcze 4 miesiące, a nadchodzi żniwo, nadejdzie żniwo. Oto mówię wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, że są białe ku żęciu. Żniwiarz otrzymuje zapłatę i zbiera plon ku żywotu, życie wieczne, tak? Bo celem naszego życia jest życie wieczne w doskonałości, bez śmierci, wojen, tak? W doskonałych rodzinach. Życie wieczne, tak by siewca i żniwiarz razem się radowali. Czyli Chrystus nasiał, a my zbieramy. Zaiste pod tym względem prawdziwa jest wypowiedź. Jeden jest siewcą, a drugi z żniwiarzem. Czym jako żeńcy to aniołowie, a ja was wysłałem, abyście żnęli to, nad czym się nie trudziliście. Inni zaś się trudzili, a wy odnieśliście pożytek z ich trudu. Czyli świadkowie ponad 100 lat głoszą. No jako badacze jeszcze tam byli. A teraz wchodzą na jedną godzinę i będą wybudzeni takie łotry, prostytutki, celniki i żniwo. 3:12. Żniwo jest teraz. Czyli owce od kozłów, pszenica od plew. I Mateusz 13 rozdział, wam 11, wam dane poznać tajemnice Królestwa Bożego. No i tak będzie przy końcu kłamstwa, by tam dali system rzeczy, że wyjdą aniołowie. Czy aniołowie to są ludzie, bo kiedyś byli apostołowie, a teraz są aniołowie. No a świadkowie głosili też i głoszą, a teraz stoją na świadectwo, ale nie stoją na świadectwo, że Jehowa zniszczy każdego, kto jest świadkiem Jehowy, tylko że Jehowa, amerykańska firma, straci moc i oni żywcem będą rzuceni do jeziora ognia, tak Judasz był wrzucony do sumienia. Mateusz 5:22 i Mateusz 27:3-5. Judasz sobie życie odebrał, ale świadkowie, no my będziemy ich wskrzeszać, bo Mateusz 10:8, wskrzeszajcie umarłych, wyganiajcie diabły, Biblia Gdańska. I dlatego Chrystus przychodzi w prawdzie i musi to być sens i logika w naturze i w rodzinie. I 12 właśnie apostołów, co kiedy było, kiedyś, objawień 21, 14 apostołów baranka, to jest też 12 aniołów chrystusowych jako baranek. Jest Chrystus jeden, objawienie 7, 17, pośrodku tronu jest baranek, bo jego ojciec, ale to nie Jehowa, tylko ojciec Chrystusa, a nasz dziadek mu przekazał wszystko, cześć, chwałę, moc, błogosławieństwo, wszystkie tytuły, tak. I Chrystusowe Królestwo jest wieczne, Łukasza 1 rozdział 33. Także Chrystusowi nie można odebrać królestwo, bo on kupił to krwią i każdego wykupił, kto, no dla każdego zakosztował śmierć na Golgocie, na drzewie mokrym, Łukasza 23:31, wilgotnym. No i Iskra Prawdy z Polski, Jana 15:16-27. Dożyjemy w czasie. Mi w czasie, że tylko w imieniu właśnie Jehowy i zbawienie, Dzieje Apostolskie 4 rozdział od 10-12. I nie kochamy świadków Jehowy, nikt tak świadków Jehowy nie kocha jak
ja i Urszulka Zbyszek, no bo my mówimy prawdę w przekładzie od nich, tak, bo oni już nie mają siły zajrzeć do przekładu, żeby wnikliwie studiować, badać, bo studiowali strażnice, książki, będziesz mógł żyć w raju, wiesz, na ziemi. No i nie wiedzą w końcu, o co chodzi, bo mają tak dużo informacji ze stołu Jehowy demonów, że oni tylko stoją, poplotkują i tak kryją się tą miłością. I kiedy będą mówić pokój, bezpieczeństwo, czyli w sercach, tak? Bo tam jeden narobił tych zapasów i stodoły pobudował i mówi, jedz duszo, pij, a nie wie, że w nocy przyjdzie śmierć, tak? Także to, kiedy będą mówić pokój, bezpieczeństwo, to jest każda religia o tym mówi i świat. A w ogóle Słowo Boże niepisane było do świata, tylko do królestw, do narodu wybranego, do Izraela. I prawdziwy Izrael, ta, którym nie ma fałszu. Ewangelia Jana, 1 rozdział 47-49, Efez Jana 19-15. Nie mamy króla, a my mamy króla, ale oni mają Pana Jehowę. Czyli Pan jest dzisiaj potężnym tym Bogiem, Panem Diabłem. To jest Lucyfer, niosący świat, co ma rogi kopyta. Także Jehowa jest 8 milionów, to jest firma, nazwa i to jest widzialna organizacja. A my mamy wiarę, dlatego Chrystus nas posyła do świadków Jehowy, bo oni idą na pierwszy ogień, ale jak się nawrócą do Chrystusa, wyjdą z prawdziwej religii, która jest najbardziej faryzejska, bo oni właśnie no, popsuli głoszenie wszystkim. Ale Chrystus, kto jest Chrystusem, to nie jest przeciwko. Ale jak ktoś jest w Jehowie, to nie może być w Chrystusie. Bo Kolosan 1-2 bracia w Chrystusie, nie w Jehowie. Także drugi z Juliana, 9 werset, to nie przynosi nauki Chrystusowej. A oni mają naukę Jehowy, to jest różnica. Czyli oni są odstępcami od Chrystusa, który posłał aniołów. I jej Syjon, baranek czeka, objawienie 14 rozdział od 1-5 i objawienie 7 rozdział od 1-4. To Chrystus wybiera i kompletuje 144 tysiące, nowe miasto Jeruzalem, które jest na ziemi. Bo Ameryka, tak samo jak Watykan, to są po jednych pieniądzach. Bo Watykan to jest przetecznica, objawienie 2.9, 3.9, synagoga szatana, objawienie 17-18 rozdział. I świadkowie Jehowy są to córy Watykanu, tak samo adwentyści. No to ci, co wyszli z katolicyzmu i zamiast iść w cztery oczy rozmawiać z nimi, to oni po prostu obnażają, po prostu plotkują, bo mamy właśnie Mateusz 18:15-20, idź do brata, siostry, ale na przykład świadkowie z nami nie chcą rozmawiać, chociaż Gaszczyk Ilona mnie zna, pamięta moje dzieci małe, no ale zakaz od Jehowy, Jehowa im zabronił rozmawiać, no to mam dwóch braci rodzonych świadków Jehowy, Wojtek i Mirek i 24 lata Jehowa im zabronił rozmawiać z bratem Bogdanem, z jednego łona żeśmy wyszli. Czyli Jehowa rozbija rodziny jako system, no i trzeba ich kochać, bo oni są biedni duchowo, tak? Bo mają kłamliwe nauki z Ameryki. Jak nie z Watykanu, to z Ameryki, nie? Także Ojcze nasz, któryś nie jest w Ameryce, tylko w niebie i Duchem Prawdy Jana 14:17 jesteśmy połączeni. I nie przysięgajcie żadnemu Jehowie, żadnym tam czty wodne, bo co właśnie przymierza z ludźmi i ten, co chrzci w rzece czy w wodzie, no to jest Ojcem Chrzestnym, a Chrystus właśnie nas chrzci Duchem Prawdy. Jana 14:17, Rzymian 8:9, kto nie ma Ducha Chrystusowego, nie jest Jego. Dlatego Chrystus ma prawo, bo kiedyś było prawo Mojżeszowe na kamieni, w tablicach, teraz w sercu, Galacjan 6:2, prawo Chrystusowe. I brzemiona jedni drugich noście i mamy sobie rozwiązywać problemy za darmo, więcej szczęścia w dawaniu. A wszystkie religie tworzą problemy, straszą cię, że oni są lepsi jak faryzeusz i celni. Faryzeusz się mówi jako dobry jest, bo dziesięcinę daje, bo stoi na stojaczku i tak dalej. No to możemy się wychwalać, nie, że dobre uczynki. Przecież Efezjan 2 rozdział od 1-10, darmo z łaski jesteśmy zbawieni, ale dobre uczynki to mam pomagać tym słabszym. Sierotom, wdowym i tym, co właśnie potracili wszystko, bo system litery prawa ich niszczy. Także Iskra Prawdy Chrystusa Króla z Polski, który jest w duchu prawdzie. Jana 4 rozdział 14-24. Prawdziwi czciciele czczą Boga w duchu i w prawdzie. Nie potrzebujemy żadnych tam kościołów, sal królestwa, bo Chrystus mieszka gdzie dwóch albo trzech zebranych i rodzina, może na dzieci. Dzieje apostolskie 16 rozdział 31. Uwierz, Króla Izraela będzie zbawiony ty i twój dom. Czyli Hebrajczyków 3:6, my jesteśmy domem, czyli
może znajdzie się rodzina. Adam i Ewa zostali rozbici jako rodzina, bo Lucyfer ich rozbił, a teraz rozbijają rodziny i LGBT to nie przejdzie, bo to nie jest od Boga oczywiście. Także Świadkowie Jehowy, Dzieje Apostolskie 17-24, Bóg nie mieszka w salach Królestwa, tak samo w kościołach katolickich, tylko chce zamieszkać w waszych sercach i mózgach. 2 Koryntian 4 rozdział, bo najbardziej zaślepił system Świadków Jehowy, szatan, diabeł, którego Chrystus zamknął na 1000 lat i teraz posyła swoich synów Bożych i córki. 2 Koryntian 1 rozdział od 1 do 18, co ma wspólnego Chrystus z Baliarem, czyli z Jehową. I wiadomo, że Ojciec Chrystusa jest Bogiem, Ojcem dla Niego, ale dla nas już jest dziadkiem na emeryturze. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, bo o Stwórca czy Ojciec Chrystusa nigdy nie będzie Ojcem, Bogiem dla rodzaju ludzkiego. Własnego Syna dał za Ojca. Hebrajczyków 2:13, oto ja i dzieci, które dał mi Bóg, ale w słowie tu Świadków dali Jehowę pisali. Czyli my jesteśmy dziećmi Jezusa, ale jesteśmy już synami i córkami. 2 Koryntian 6:18. Bo dziecko robi w pieluchy, Hebrajczyków 5 rozdział 12 do 14. Nie rozeznaje tych głębokich rzeczy, co jest dobre, co złe, bo jak mu mówią, że tylko świadkowie przeżyją Armagedon, oni to w to wierzą. A świadkowie wymierają, na przykład życie sobie odbierają psychicznie, tam Niemczech jeden wystrzelał na sali królestwa. 7 osób przywieźć. Pół roku temu. Tak mniej więcej, nie? No i że najwięcej właśnie korzystają z psychologów, też Świadkowie Jehowy, też był taki artykuł. Dlatego, że ten Jehowa morduje. Dzieje Apostolskie 1:8. Świadkami Chrystusa jesteśmy, bo Świadkowie Jehowy są powołani, a my jesteśmy wybrani. Dzieje Apostolskie 9 rozdział 5-25. Apostoł Paweł się nawrócił do Jezusa, nie do Jehowy. I świadkowie też mogą się nawrócić. Ale Rzymian 10:17. Wiara jest do słuchania słowa Chrystusowego, którego my głosimy. Efezjan 4:20-24. Efezjan 5:14. Świadkowie Jehowy są martwi dla Chrystusa. Błogosławimy, żeby zmartwychwstali i nie byli pionierami, bo słowo pionier w przypadku innego świata nie występuje, ale aniołów wybranych są. Mateusz 24:31. Posyłam aniołów wybranych, Świadków Jehowy 8 milionów, żeby głosili prawdziwego Chrystusa, który jest w duchu i w prawdzie, w Jego sprawiedliwości, prawdzie, miłości, doskonałości, nieśmiertelności. Błogosławimy.